I dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie, zaczynamy zabawę. 20 wybiła, strzał 10, rozpoczynamy. Kto w ten piątkowy wieczór jest gotów, aby zarabiać na nagrody? Cię przygotowaliśmy konkursy, z którymi myślę, że nie będziecie mieli problemu, bo są konkursami na czasie. Będziemy coś podsumowywać, ale co? Do tego sami będziecie musieli dojść. Myślę, że do konkursa, któremu zgadniecie, o co nam chodzi. Zatem wy już kombinujcie, wy już myślicie nad pierwszym konkursem, a co należy zrobić? Należy ułożyć nazwę miasta. I ze wszystkich liter, które tutaj widzisz obok mnie, układamy nazwę miasta. To jest taki znak drogowy. Litery z znaku drogowym się nieco pomieszały, to musisz się uporządkować i podać mi, o jakie miasto chodzi. Jeżeli podasz tą nazwę, zdobywasz od razu gwarantowaną nagrodę w postaci 200 punktów, więc kombinuj, szukaj, a ja przynajmniej sobie naszego programu. Przecież udział w naszym programie musi być ukończony 10 rok życia. W trakcie trwania programu rozegramy kilka odpusków interaktywnych, do których możesz się zgłaszać pod wskazem do elektronicznych Skype, a Artek TV opłata za połączenie z darmowym dzwonieniem. Pamiętaj jednak, że nie każdy nie łączy się z drugim. Musisz zadać w odpowiednim momencie na waszą linię. Nagrodę za udzielenie poprawnej odpowiedzi na antenie, co pomoże punkt teraz wierzyć w swoje konto. Punkty zdobyte w naszym programie możesz mieć atrakcje i nagrody rzeczowe. Jestem rozgotowy na nagród na www.artek.pl. Skrzynice aktualności znajdziecie w naszym profilu facebookowym. Pola nagród naszego programu w plażowej edycji Artek są też 400 tysięcy punktów. Teraz 200 przygotowane dla ciebie. Jeżeli to mi powiesz, o jakie miasto chodzi. Jedno miasto, z tych liter. Dzisiaj program tematyczny. Nie taki byle jaki program, tylko program tematyczny. Będziemy się poruszać w jednym kręgu. Na razie nie chcę zdradzać, bo myślę, że sami do tego dojdziecie. Jak nie po tym konkursie, to po następnym, a jak nie po następnym, to po trzecim konkursie zdecydowanie będziecie wiedzieć, co jest tematem naszego dzisiejszego programu. Więc zapraszam. Zapraszam, jeżeli chcesz zrobić nagrodę, jeżeli masz ochotę sprawdzić się. Bo teraz proszę twoją wiedzę. Proszę słuchać wiedzę geografii, sądzę, że pokaż mi, jakie miasto się ukryło. Mam przygotowaną dla ciebie nagrodę w postaci 200 punktów. Jest to wy. Teraz na początek. Program rozpoczął się chyba kilka temu. Teraz szansa dla ciebie, teraz szansa na zdobycie nagrodę. 6 liter. 6 liter po układaniu w odpowiedniej kolejności, tak aby uzyskać nazwę miasta. Nie wiem, bo zapomniałam Arka zapytać, jak tam szło w wakacyjnej grze dzisiaj. I szczerze powiedziawszy, nie mam rozeznania, jak było. O, Arek mówi, że było bardzo fajnie, wszystkie konkursy rozegrane, bardzo dużo graczy i mamy chęć tutaj, mamy nadzieję na powtórkę. Że też punkty się teraz składa, bo to było od 12, od 20 się również powtórzy, więc słuchajcie, dzisiaj też konkursów przygotowanych mnóstwo, mam nadzieję, chcę, nie mam nadzieję, wiem, że wszystko rozegramy, tylko potrzebni jesteście wy, drodzy widzowie. Osoby, które będą rozwiązywać nasze konkursy, widzowie, którzy chcą z nami się tutaj bawić. 200 punktów, teraz do zdobycia. Zapraszam. No, dzisiaj bawimy się do godziny 21 przez godzinkę. Jutro pamiętajcie, zapraszamy was serdecznie godzinkę wcześniej. Od 19 do 21 z Arkiem będziecie się bawić jutro w strzale w dziesiątkę. Więc dwa razy dwie godzinki, dwa razy więcej zabawy, dwa razy więcej nagród, ale to jutro. Do tego przejdziemy jutro. Teraz jeszcze, na razie zostajemy w dzisiejszym programie. O jakie miasto chodzi? Czy już wiesz, czy już skojarzyłeś, o jakie miasto chodzi? Miasto znane. Piękne. Znaczy ja mogę dużo o tym mieście powiedzieć. A czy ty możesz mi dużo powiedzieć? Ja tego od ciebie nie wymagam. Wymagam od ciebie tylko i wyłącznie nazw tego miasta. Słuchaj, dziwi mnie jeszcze. Nie wiem, czy... Może nie powracaliście, no bo zaczynają się te upały powolutku. To już można odczuć na własnej skórze, choć ciężko im powiedzieć, bo jak ja dziś i wczoraj przez siedzę cały czas w klimatyzowanym, to mi naprawdę ciężko powiedzieć. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. W zasadzie dobry wieczór już mogę powiedzieć. Proszę rozwiązanie. Halo, halo, jest ktoś po drugiej stronie?
3, 2, 1 i muszę się rozłączyć. Coś, czego chciałem uniknąć na samym początku programu. Bo... Dobrze. Bo słuchajcie, ten jeżeli jest takie powiedzenie, tak? Że jaki... Ale mniej więcej chodzi o to, że jaki początek, taki potem cały program przeinaczając to na nasz programowy realia. I właśnie, nie lubię mieć nigdy ten pierwszy telefon, nie chcę, żeby był głuchym telefonem. Potem to zwiastuje, że do końca programu będziemy się musieli z tym liczyć. Ale w Artex chyba lubimy przełamywać stereotypy. Lubimy łamać te przesądy, chociaż ja jestem strasznie przesądną osobą. Więc... Pomóżcie i nie powtórzmy już tej sytuacji z głuchym telefonem. Do końca programu bawi się fajnie, odzywając się tutaj dobrze. 200 punktów. Teraz dla ciebie, drogi widzu, za to jedno polskie miasto. Od razu mówię, polskie miasto. Dobra. 200 punktów, drodzy widzowie. Kto ma ochotę zrobić taką nagrodę teraz, w ten piątkowy wieczór? Godzina 26 wybiła. No, powolutku może szykujesz się do jakiegoś weekendu, nie wiem. To jest, słuchajcie, pierwszy tydzień sierpnia, więc tu zawsze boimy się w połowie miesiąca i pod koniec miesiąca. Dlaczego? Bo jest zmiana turnusów i zwłaszcza w weekend przemieszczamy się z miejsca na miejsce. Teraz mamy piąty dzień sierpnia, czyli jesteśmy w połowie jakby takiego turnusu. Więc mam nadzieję, że widzowie nigdzie nie... że widzowie są przed ekranem. Był jeden głos, była jedna próba dodzwonienia się tutaj do mnie do studia. To mnie cieszy, bo jest przynajmniej jedna osoba, która ogląda nasz program. Teraz pytanie, czy jest to osoba, która chce brać bierny udział w programie, czy czynny? No właśnie, kto chce brać czynny? Halo, dobry wieczór. Uciemanko, panie Knykieć, w piąteczek, Kraków. Kraków, witam serdecznie, panie Rafale. 200 punktów dla pana za Kraków, a my już teraz pędzimy błyskawicznie do kolejnego konkursu. W kolejnym konkursie? No właśnie, zaraz zobaczymy. Proszę bardzo. No i to jest ten drugi konkurs, który może nas zaprowadzić na temat. Waszym zadaniem jest rozpoznanie, kto to jest. Dobra, to może co? Zaproponuję podwyżkę, skoro już, żeby was mobilizować, bo słyszałem pierwszy telefon w ogóle, drugi telefon targetował odpowiedzią, to żeby was mobilizować, ja dorzucę troszkę do nagrody. Zaproponuję 300 punktów za rozpoznanie. Kto się kryje tutaj na obrazku? Obrazek został nieco zniekształcony. Teraz twoim zadaniem jest, mimo tego zniekształcenia, mimo tego zabiegu graficznego, który nasz grafik dokonał, rozpoznać, kto się kryje na obrazku. I jest chyba taka próba. Halo, dzień dobry. Papież Franciszek. Papież Franciszek, gratuluję serdecznie. Tak, to jest dobra odpowiedź. 300 punktów wędruje do pana. No i co? Już mniej więcej kojarzycie, w jakich kręgach będziemy się poruszać. Lecimy dalej. No to jak nie rozpoznaliście po tych poprzednich dwóch konkursach, to po tym już chyba konkursie będzie wszystko jasne. Jakiego wydarzenia to logo? Tak brzmi polecenie. No to co? To może tradycyjnie podwyższymy nagrodę, bo widzę, że to wam pomaga i zachęca was do udziału. Teraz proponuję 400 punktów. 400 punktów dla widza, który powie mi, jakiego wydarzenia to logo. Myślę, że o tym wydarzeniu było głośno. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie przez ostatni tydzień. Teraz, Bartek chyba specjalnie czekali się do tego wydania, ale podsumować to wszystko. No właśnie, tylko czego? Jeszcze nie mogę powiedzieć czego, bo muszę usłyszeć tą odpowiedź tutaj. Muszę usłyszeć tą odpowiedź. Ale jak z Kraków mnie naprowadził, jak mnie naprowadził powiesz Franciszek, to musi już wam powiedzieć wszystko. I potem przechodzimy do fajnego konkursu. 400 punktów, drodzy widzowie. Program chyba dla każdego. Dzisiaj zwłaszcza, bo o takiej tematyce, w której poruszała się cała Polska, cała Europa, cały świat. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą tutaj Bartek TV i program właśnie podsumowując to wydarzenie. Jakie wydarzenie?
400 punktów dla Ciebie, drogi widzu. A tak zdawam nasze wnioski, jak jeżeli za pierwszym razem nie trafiasz do naszego programu, nie trafiasz tutaj do mnie do studia, uprzejmie pomyśleć, że nie trafiasz tak bardzo mnie, warto ponowić swoją próbę, ponieważ nasze programy połączenia są 100% darmowe. U nas możesz jedynie zyskać. W tym momencie za rozwiązanie tego konkursu proponuję Ci gwarantowaną nagrodę w postaci 400. Co oznacza, że ta nagroda jest gwarantowana? Wygruje ona do Ciebie od razu po wypowiedzeniu odpowiedzi tutaj na antenie. Trzeci konkurs. Czekam na trzeciego mojego widza. Czekam na trzeciego gracza, który powie mi, o jakie wydarzenie chodzi. Halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Jest ktoś po drugiej stronie. Światowe Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży w którym roku jeszcze? Bo muszę to usłyszeć. Jest pan jeszcze z nami? Zaliczamy czy? Zaliczamy? Czekamy jeszcze na datę. Dopytamy. Bo słuchajcie, muszę usłyszeć jeszcze rok, dobrze? Spróbujmy jeszcze skontaktować raz z panem Rafałem, żeby to uściślić, bo chcę rozdać nagrodę. Uściślimy to, bo to jest istotne, bo tak wiadomo, że woli ścisłości, żeby potem nie było niedomówień. Czekamy na połączenie pana Rafała, żeby pan Rafał... Dobra, słuchajcie, zaliczymy! Światowe Dni Młodzieży 2016, ale chyba wszyscy wiemy, o które chodziło, ale jak najbardziej zgadza się. 400 punktów wędruje do pana, a my nie tracąc czasu, pędzimy szybciutko dalej. No i przechodzimy do czegoś, co będzie mi potrzebny pewien rekwizyt, a w zasadzie coś takiego. 0,500 oddam Ci taką nagrodę, jeżeli powiesz mi, co znajduje się w plecaku pielgrzyma. To jest oryginalny plecak pielgrzyma Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku i tam jest oryginalny ekwipunek. My wybraliśmy z tego ekwipunku jedną rzecz zamknęliśmy tutaj w mojej żółciutkiej kopercie. Kopertkę położę tutaj przy... O, żebyście ją widzieli, bo mi niewygodnie jest ją trzymać. Jeszcze tutaj tylko zmienię nagrodę. I teraz, jeżeli powiesz mi, jaka rzecz, którą wybraliśmy, znajdująca się w plecaku pielgrzyma, znalazła się w kopercie również, oddam Ci gwarantowane 0,500. No to co, ja zarzucam plecak. I będziemy sprawdzać, co tam jest. Ja czekam w takim razie zwycięzców, czekam na moich graczy i co odwrócę dla was tyłem, co w tym plecaku pielgrzyma się znajduje. Jedna rzecz ukryta w mojej kopercie. Sprawdźmy. Halo, dzień dobry. Różaniec. Tego nie było i powiem wam szczerze, że moje zaskoczenie jest takie, że rzeczywiście tego w plecaku pielgrzyma nie ma różańca. A myślałem, a sądziłem, że właśnie to się pojawi, a pojawiło się coś zupełnie innego, co nawet nie przyszło mi przez myśl. Ale no dobrze, ja sobie przytupnę może tutaj w boczku. I teraz czekam na gracza, czekam na mojego widza, który powie mi, co jeszcze w plecaku pielgrzyma może się znaleźć. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Byś plecak. Skąd ukradłeś plecak? Mapa. Mapy też nie było. Mapę dostaw... pielgrzymi. Mapy dostawali od mieszkańców i pracowników odpowiednich służb. Natomiast nie znalazłeś to w plecaku pielgrzyma. A skąd mam plecak? A mam swoje wtyki. Artek z TV ma swoje wtyki w różnych miejscach. Udało nam się zdobyć plecak pielgrzyma. Proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, no to... może tu będzie lepsze miejsce na niego. Żebyśmy szybciutko sobie poradzili z tym konkursem, żeby jeszcze raz pobyli zamiast... Stoik, dobra. Proponuję 800 punktów. 800 punktów teraz dla widza. Dla jednej sprytnej osoby, która powie, może przewagę teraz mają te osoby, które na Światowych Dniach Młodzieży były i które taki plecak na przykład może zostały. No to mogą zajrzeć, co tam było. Mogą zajrzeć, co tam było i zarobić sobie za 800. A właśnie, panie Rafale, skąd pomysł, że ukradłem? Tak jeszcze tu Arek mi to powiedział. Skąd pomysł, że ukradłem? Nie zdobyłem go z całkiem legalnego źródła. Słuchajcie, nawet nie wiecie, ile takich rzeczy pozostawało.
choć to gdzieś czytałem, że na błoniach około 2 milionów, nie na błoniach, tylko na brzegach 2 milionów, to jest, nie wyobrażam sobie tych wszystkich ludzi. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo, dzień dobry, jesteś po drugiej stronie. 3, 2, 1, lecimy dalej. No to jeszcze nie jest to, to jeszcze nie jest to. O, a może to, proszę pan, żebyście widzieli plecak. Może troszkę śmiesznie wyglądam, ale jest dobrze, jest dobrze. 800 w takim razie teraz czeka na ciebie, to co tu jeszcze się kryło? Słuchajcie, ja otworzę ten plecak. Bo jak ktoś poda coś, co tu się znajduje, to ja powyciągam parę rzeczy, żeby wam udowodnić, że to tam jest. I to też się kryje w kofercie. Żeby nie było pomyłki. No dobrze. To my czekamy, czekamy na rozwiązanie, bo słuchajcie, korci mnie, żeby już pokazać, żeby zobaczyć, co w tym plecaku jest. Za 800. 800 to jest twoja nagroda, która za moment może powędrować do ciebie. Dobrze. No i co? Słuchajcie, słyszałem różaniec, słyszałem mapę. Co jeszcze mogło się znajdować? Ani różaniec, ani mapa nie znalazła się w plecaku pielgrzyma. A co innego? 800 punktów to jest nagroda gwarantowana, która powędruje do ciebie od razu po wypowiedzeniu tej odpowiedzi na antenie. Ale nadal nie mam telefonu. Słuchajcie, no skupmy się, pomyślmy, co mogło, co mogli nam pozarzyć organizatorzy. A może szukacie? Może to też nie słyszę telefonu, bo próbujecie szukać albo kontaktować się z rodziną, kontaktować się z kimś, kto uczestniczył i mam może taki plecak i szukać. No, znaczy każdy, wszystkie chwyty tutaj w naszym programie dozwolone, bylebyśmy mieli zwycięzcę, bylebyśmy mogli oddać nagrodę. No i uwaga, my czekamy, czekamy z kopertą, czekamy z plecakiem na otwarcie. Halo, dzień dobry. Biblia. Nie, to jeszcze nie jest dobra odpowiedź. To też się niestety nie znalazło tam. W tym plecaku. Szukamy zatem dalej. Nie Biblia. To myślę, że każdy chyba, jeżeli przyjechał, tak, to myślę, że w większości może przyjechał z własną. Natomiast to nie wyposażył organizator. Pomyślmy, kto mógł wyposażyć pielgrzyma organizator. Halo, dzień dobry. Co z czego? Jeszcze raz proszę. Jeszcze raz bardzo proszę, bo tło zagłusza. Co oznacza kolor plecaka i woda? Nie wiem, co oznacza kolor plecaka. Wody nie mam. Woda, owszem, znalazła się, ale nie w plecaku, nie u organizatora. Plecak był, słuchajcie, może mi się uda zaraz to pokazać, bo jeszcze mam jeden taki oryginalnie zapakowany. Słuchajcie, to... Woda była osobno, wody nie było razem. Dobra, a ja wam pokażę, ten plecak, który otrzymywali pielgrzymi, był fabrycznie zamknięty, ten też pokażę wam taki, bo o, jest tutaj, bardzo proszę, taki fabrycznie zamknięty, tym razem żółciutki, on jest zamknięty, tu jest zapakowany, to co jest w środku, więc to na pewno jest brawa dla producenta, dokładnie. Żółty, niebieski, wiem, że też jest czerwony. W trzech wariantach, słuchajcie. No dobra, no to tak, no otworzyliśmy taki plecak, tylko że niebieski. Zobaczyliśmy tutaj w środku, wybraliśmy jedną rzecz i wsadziliśmy ją do koperty. Teraz czekam na ciebie, drogi widz, jak powiesz mi, co to było być. Co ukryliśmy tutaj w kopercie. Czeka na ciebie oczywiście nagroda. Nagroda w postaci 800 punktów. 800, taka nagroda powędruje od razu do ciebie, automatycznie w momencie, jeżeli powiesz. Otworzymy plecak, pokażemy, że tam to się rzeczywiście kryło. I zarobisz sobie 800. No i uwaga, czy komuś padło z tego? Może podsumujmy, co już padło. Była mapa, była woda, była Biblia i było... Był różaniec.
Żadne z tych czterech rzeczy nie znalazło się w plecaku pielgrzyma. Znalazło się coś innego. Jedną rzecz wybraliśmy i jedną rzecz tutaj ukryliśmy. No powiedzmy, burza mózgów, słuchajcie, w tych konkursach to jest właśnie najlepsze. Ta burza mózgów, czyli dzwonimy od razu z tym, co przychodzi nam na myśl. Bo im więcej będzie prób, im więcej będzie telefonów, im więcej osób dołączy się do tej burzy mózgów, zawężymy to pole poszukiwań. Czy słyszałem telefon? Halo, dzień dobry. Płaszcz przeciwdeszczowy. Nie, nie w koperce, ale jest rzeczywiście płaszcz przeciwdeszczowy, ja wam to pokażę. Otworzę plecak. Jest płaszcz przeciwdeszczowy, halo, dzień dobry. Śpiewnik. Też nie, to też się jeszcze nie znalazło w tym plecaku, jest. Pozwolicie, że nie będę otwierać, bo jest ładnie złożona i ja pewnie nie złożę jej, ale to prawda, w takim ładnym opakowaniu. Nie, bo ja potem tego ładnie nie złożę. Więc można to otwierać, ale musicie mi wierzyć na słowo, tak, to jest pelerynka, to jest peleryna przeciwdeszczowa, niebieska, tam jest pewnie wariant żółty, tu jest niebieska z logo oczywiście. Dobra, to wędruję z powrotem do plecaka, bo za to jeszcze nie mogę oddać nagrody. Coś innego ukryłem w kopercie, jakąś inną rzecz wstawiłem do koperty. Halo, dzień dobry. Jeszcze raz? Instrukcja obsługi. Nie, ale czego jest to? Plecaka? Nie. Nie kombinujcie, słuchajcie, naprawdę proste rzeczy. Pomyślcie, gdybyście byli organizatorem. Słuchajcie, dobra, żebyście nie kombinowali. Żebyście nie podawali trudnych, dziwnych odpowiedzi, ja zaproponuję 1200 punktów, ale musimy kończyć już ten konkurs. Dobrze? Miejcie na uwadze, zbliżamy się powoli do końca konkursu. Halo, dzień dobry. I ten plecak na Allegro, przewodnik po Krakowie. Nie ma przewodnika po Krakowie i to też się nie znalazło. Dlaczego? Mogę wam rozdać, o, dorzucam gratis komuś nagrody. Dobra, ale zróbmy tak, słuchajcie, pomyślmy jak organizator. Organizujemy takie wielkie przedsięwzięcie. I teraz, co chcemy wyposażyć takiego pielgrzyma? Żeby takie podstawowe rzeczy, nie mówimy o żywności, nie mówimy o przewodnikach po mieście, mapach, bo to tym zajmują się zupełnie inne służby. Chcemy mu dać plecak, gdzie znajdzie najpotrzebniejsze rzeczy. Halo, dzień dobry. Śpiwór. Nie znalazł się tam śpiwór. Ale taka odpowiedź też już padła. Śpiwór, już taka odpowiedź padła. Mieliśmy coś na wypadek niepogody. Mieliśmy ten płaszcz przeciwdeszczowy i to się owszem przydało. A jeżeli chcemy się utożsamić z pewną grupą, to jaki gadżet może się tam znaleźć? Bo tam nie są tylko takie rzeczy, które są nam kolokwialnie mówiąc potrzebne do przetrwania, tak? Tylko są rzeczy takie gadżety w tym plecaku. Oprócz takich jak pelerynka, tak? Myślmy może w tym kierunku. Żeby została nam jakaś pamiątka po tym wydarzeniu. No niewątpliwie taką pamiątką pewnie jest, tak jak widziałem mnóstwo osób, które goniły po rynku i prosiły, żeby się im podpisać. To też rzeczywiście jest pewną pamiątką. Słuchajcie, muszę ograniczyć ten konkurs czasem, ale żeby wynagrodzić wam ten stres związany z tym odliczającym czasem, ja dam, zaproponuję 1500 punktów i do końca konkursu pozostało nam... Do końca konkursu pozostała nam jedna minuta. Uwaga, czas, start. Ja bym... Słuchajcie, gadżet. Znaczy gadżet. Coś takiego gadżetopodobnego. Halo, dzień dobry. Krzyż? Nie, krzyż? Słuchajcie, nie. Tego nie nazwałbym raczej gadżetem. Nic, słuchajcie, co dziwo w tym plecaku nie było związane stricte z religią, czyli ani nie różaniec, ani nie krzyż.
czym idąc na stadion dodajemy otuchy piłkarzom i utożsamiamy się z pewnym na przykład klubem, to co jest nam potrzebne, co nam to pomaga się zidentyfikować? Halo, dzień dobry. Halo, halo. Lecimy dalej, słuchajcie, bo czas płynie nieubłagalnie. 5, 4, 3, 2. No, takie długie, wąskie z materiału. Można się tym otulić, jakby było zimno, ale też można nim wymachiwać. Dużo osób to robiło, z pewnością widzieliście to, jak wiele osób machało właśnie tym na dłoniach, na brzegach, pod oknem papieskim. Mogą być piłkarskie, mogą być narodowe, a tu są właśnie Światowe Dni Młodzieży. Halo, dzień dobry. Szali. I 1500 punktów wędruje do pani. Gratuluję serdecznie. Bardzo proszę, w kopercie jest szalik, żeby nie było wątpliwości. I pokażę również, że w plecaku, bardzo proszę, mieliśmy szalik. O, jest. Tutaj bardzo proszę, ładny. O. Z logiem Światowych Dni Młodzieży, a po drugiej stronie Amazing Poland. Bardzo proszę, no to pozwólcie, że się przyodzieję na czas programu, a my tymczasem wejdziemy dalej. Martwią się tu o mnie, czy nie będzie mi za ciepło. Czy ja wiem, cieniutki taki. Klimatyzacja zaczyna. Wiaterek jest, wentylatorek jest. Damy radę. Dobra, wejdźmy zatem dalej do kolejnego konkursu. A ja jeszcze w międzyczasie pokażę wam, co jeszcze się kryło w tym plecaku. Dobrze? Jakbyście byli ciekawi. Za kolejny konkurs zaproponuję ci 300 punktów. I pokrótce wytłumaczę, o co chodzi. Należy powiedzieć mi, z jakiego państwa pochodzi ta tablica rejestracyjna. Co jeszcze mieliśmy w plecaku? Tak, oprócz tej pelerynki przeciwdeszczowej, o której wspomnieliśmy, mieliśmy taką chustę wielofunkcyjną. Tu jest napisane na instrukcji, że można w niej coś nosić, można ją jako opaskę na rękę, można na głowę na przykład. O. Proszę bardzo, tego było zimno. O, czapkę z tego zrobić można, wszystko można. Taka chusta wielofunkcyjna, albo na rękę, albo coś nią zawinąć. Więc o tym pomyślał organizator. Co jeszcze? I oprócz tego mieliśmy taką opaskę długową na rękę z napisem, bardzo proszę. O, to też na czas programu, czemu nie? O, pozwolicie, że tylko ty może nie będę ubierać. Ale dobra, pakiet pielgrzyma jest, to resztę chowam. No i tak naprawdę tylko to. To było w plecaku pielgrzyma dla osoby, która była ciekawa. To odrzucam tam, a my tymczasem gramy dalej. Z jakiego państwa pochodzi ta tablica rejestracyjna? Gramy takich gier często w naszym programie, ale wiem, że to są państwa, które łatwo rozpoznać po tym Eurobandzie, tak? Czyli tym granatowym pasku z eurogwiazdkami i symbolem państwa. Natomiast tu zobaczcie, nie mamy tego. Tego nie mamy. No ale dla sprytnej osoby, która rozpozna, z jakiego państwa pochodzi ta tablica rejestracyjna, mam przygotowane 300 punktów. Będziemy mogli błyskawicznie powiedzieć dalej. O właśnie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Włochy. No właśnie, to nie są Włochy. Dziękuję za telefon, dziękuję za próbę, ale to nie są Włochy, słuchajcie. Włochy jednak mają tę tablicę z Eurobandem, natomiast to państwo, jeżeli mogę wam podpowiedzieć, nie należy do Unii Europejskiej, zatem nie może mieć Eurobandu. No właśnie, więc teraz kombinujmy. Teraz kombinujmy. Okej. Okay. No słuchajcie, czyli wiem, że to nie jest Włochy, bo pani zadzwoniła się z tą propozycją. To była błędna odpowiedź. Więc teraz dogrywka. Teraz poprawiamy się. Teraz musimy skorygować naszą odpowiedź, skoro to nie jest
nie są Włochy, to jakie państwo? No, pamiętajcie, że nie wychodzimy poza krąg tematyczny, nadal poruszamy się cały czas w tych kręgu Światowych Dni Młodzieży. Czyli, no teraz skojarzcie, jeżeli nie przychodzi wam na myśl, jakie państwo kojarzy się z Światowymi Dniami Młodzieży? Tegorocznymi. No Polska to na pewno nie jest, bo tak polska rejestracja nie wygląda. No to skoro nie Polska... O, jaki ładny. To jest tablica, no tak kolokwialnie mówiąc, zwykłego śmiertelnika. Dla normalnego mieszkańca tego państwa. A z pewnością podczas Światowych Dni Młodzieży, oglądając relacje w telewizji, a może widząc nawet na żywo, widzieliście tablicę, która przed tym CV była litera S. No i to jest tablica, ten prefiks S jest zarezerwowany właśnie do pojazdów administracji. O, może teraz uda nam się skorygować odpowiedź. Proszę, rozwiązanie. Republika Przylądka. Nie, to nie jest nie Republika jakiegoś Przylądka, Zielonego Przylądka. Nie, nie, słuchajcie, nie. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Pana. Też nie Panama. Słuchajcie, CV to jest charakterystyczna rejestracja dla tylko jednego państwa w Europie. Państewka. Związanego ze Światowymi Dniami Młodzieży. Bardzo ściśle. A pomyślcie, jakim samochodem podróżował papież? Jaką on miał rejestrację? I jak to się odnosi do tego, co mówiłem przed momentem, tak? Czyli, że ta litera S na początku odnosi się do pojazdów administracji państwowej. W tym przypadku... Halo, dzień dobry. Jeszcze raz? Cypr. Nie Cypr. Słuchajcie, czekamy na ostatni telefon. Jakim, słuchajcie, skojarzcie, papież Franciszek, samochód, to musi być, halo? Watykan. No, dlaczego tak długo? Watykan. CV to jest tablica rejestracyjna dla normalnego mieszkańca Watykanu, natomiast SCV to jest dla administracji rządowej, dla administracji państwowej, czyli w tym przypadku dla domowiec, ale lecimy dalej, nie traćmy czas. Pan Rafał zarobił sobie tym sposobem właśnie 300. 300 zostają nadal i dobra. Przechodzimy my do czegoś, gdzie nie będziemy mieć większego problemu. Odczytujemy słowo. Należy, słuchajcie, odczytać słowo. Szukamy pierwszej litery. A następnie poruszajcie po tych srebrnych liniach pomocniczych. Należy odczytać całe słowo. 10 liter. 10 liter. I też po tym właśnie mogę wam powiedzieć pewną anegdotkę, ale najpierw muszę usłyszeć odpowiedź, bo nie chcę wam tym nie odpowiadać. 300 punktów dla osoby, która powie mi, o jakie hasło chodzi, też związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, które było nie lada wyzwaniem i nie lada przedsięwzięciem. To też, słuchajcie, wywołało sporo kontrowersji samych Krakowian, jak i innych środowisk, które niekiedy nie były zadowolone z organizacji tego, choć ja muszę powiedzieć, że w większości no, zorganizowanie dla blisko dwumilionowego towarzystwa to jest nie lada wyzwanie. Halo, dzień dobry. Wyżywienie. I świetnie, wyżywienie. Bardzo dobra odpowiedź. 300 punktów wędruje do pani. Gratuluję serdecznie. No to lecimy dalej. Tak, wyżywienie, które było nie lada wyzwaniem dla organizatorów. Może zastanawiacie się, jak to wyglądało, czy była jedna stołówka, gdzie te wszystkie 2 miliony osób się zjeżdżało? No nie, tak to nie wyglądało. Każdy pielgrzym, dostając taki plecak, otrzymywał również talony żywnościowe na każdy dzień. I mógł iść do miejsca, gdzie napisała kartka, że respektują te talony i dają więcej. I muszę wam powiedzieć, że te talony respektowały naprawdę wszystko.
wszystko, dosłownie każde miejsce, które mogło zaoferować mi do jedzenia. Łącznie ze stacjami benzynowymi, fast foodami w galeriach, bo była sytuacja, że część na przykład miała przypisaną... Nie mogę, mogę ci powiedzieć, nie wiem czy to mogę powiedzieć nazwę firmy czy nie, ale nazwę firmy mogę powiedzieć, zareklamować? Fast fooda? No, część na przykład była przypisana do KFC i tam przez ten okres okres pobytu tu nas w naszym Krakowie stołowała się tam, ale to też nie muszę nie mogę powiedzieć, bo były również i restauracje z tradycyjnym jedzeniem, które rozpoczynały wydalone, więc zależy jak się trafiło, ale jednak to wyżywienie trzeba było jakoś rozwiązać. Dobra, koniec z wyżywieniem, przechodzimy dalej. 1500 na konkurs. Układamy hasło. Układamy hasło, dlaczego 1500? Ktoś może powiedzieć, a trzy krótkie słowa, jedno hasło. No właśnie. Bo hasło, które może... To hasło nie jest po polsku. To hasło nie jest po polsku. Z tym może być problem, ale też z pewnością mogę wam wiele powiedzieć o tym. Mucha tu lata z studio. Cia, naparcie na szkło. Dobra. Trzy hasła. Jedno hasło, przepraszam, słuchajcie język prawdzie. Jedno hasło składające się z trzech słów. Mart, led, apa. To jest jedno hasło, to nie są trzy słowa. Trzeba z tych liter ułożyć jedno hasło. Ważna informacja. Nie mieszajmy liter, mieszamy literami tylko i wyłącznie w obrębie wyrazu. Czyli to jest jeden wyraz, to jest drugi wyraz i to jest trzeci wyraz. Nie mieszamy na przykład, nie bierzemy sobie na przykład P do drugiego słowa. Nie, to nie ma sensu, bo i tak nie dojdziecie do prawidłowej odpowiedzi. Prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna, że tą jedną prawidłową odpowiedź mogę ci oddać 1500. Prawda gwarantowana, która może być tam twoja. Zanim czy zadzwonisz do mnie. Słyszę na razie dwa głosy, w studiu to mnie cieszy. No, cieszy. Cieszę się, że ktoś jest i że ktoś z nami walczy i ma ochotę zdobywać nagrodę. 1500. Teraz mam przygotowane dla ciebie, drogi widzu. Pytanie, czy ułożyłeś hasło? Pamiętaj, nie dzwoń do mnie, jeżeli nie masz ułożonego tego hasła, bo będzie to stracona szansa. Bo... na antenie może być ciężko to znaleźć. Łatwiej jest dostać się do studia, a nie jeżeli znaleźć rozwiązanie, jeżeli mogę wam tak powiedzieć z doświadczenia, jakie tu od paru dni rzeczywiście jest, bo spotkałem się z wami bez przerwy codziennie, od poniedziałku i widzę jak to się mniej więcej układa. Rzeczywiście łatwiej jest dostać na antenie niż znaleźć rozwiązanie. Uwaga. Mart, led, apap. Nie jest to hasło po polsku, ale hasło, które słyszeliście na pewno. Przyspieszamy, słuchajcie. Musimy przyspieszyć, bo czas nas nami. Program ma określone ramy czasowe. To jest 60 minut i ja w tych 60 minutach muszę się zmieścić. Więc jeżeli już ułożyłeś hasło, wiesz, o co pytam? Co będzie związane z tym, bo to hasło nie da niejako jest wstępem do następnego konkursu. Uwaga. No to jest hasło w języku włoskim. To zdradzę. Ale to spokojnie dacie radę nawet osoba, która nie uczy się języka włoskiego, która nie zna tego języka. Ktoś, kto chociaż raz śledził telewizję w tym czasie. A w zasadzie chyba w tym momencie, bo to też jest ściśle związane ze Światowymi Dniami Młodzieży i z papieżem Franciszkiem, no to większość z nas, każda osoba, która chyba miała dostęp w tym momencie do telewizora, czy nawet internetu, śledziła to coś. To po włosku albo po... argentyńską? Już nie wiem. W każdym bądź razie coś w tym stylu. 1500 drodzy, dla kogo? Kto włoży to hasło? No, słuchajcie, jak z tym hasłem już mamy problem, to do końca nie wiem, co się mogę spodziewać z kolejnym konkursem. Bo pokazałem go Arkowi przed programem i mówił mi, Kamil, wiesz co? Tu bez dużej wersji się nie... Papa. Świetnie! Bardzo dobra odpowiedź! Pani szybciutko zadzwoniła, szybciutko udzieliła odpowiedzi. Tram del Papa, 1500 wędruje do pani, przepraszam, czyli ten tramwaj papieski. No to właśnie, lecimy dalej, żebyśmy mogli zobaczyć kolejny konkurs.
No i na kolejnym konkursie właśnie Trundle-Papa. No i musimy znaleźć jedną różnicę. Jeden szczegół, który sprawia, że to górne zdjęcie różni się czymś od pozostałych. Anegdotka, ponownie. Dla zainteresowanych, słuchajcie, takie tramwaje. Powstały dwa. Takie tramwaje powstały, zostały przemalowane właśnie na te kolory. Do ostatniej chwili nie chcieli ujawniać, jaki to tramwaj, bo każdy, wszyscy wiemy, że każdy tramwaj ma swój unikalny numer. Natomiast tutaj służby nie chciały ujawniać do ostatniej chwili, jakie tramwaje zostały przygotowane. W końcu pracownicy ochrony wybrali jeden, podobno w porozumieniu z razem z Franciszkiem, którym razem z osobami niepełnosprawnymi wyjechał najpierw na Franciszkańską 3, a później ulicami Franciszkańską, Straszewskiego, Piłsudskiego i Aleją 3 Maja, ulicą 3 Maja, aż na Krakowskie Dłonia. Jeden został, jeden nadal jeździ żółto, biało-czarny po Krakowie, drugi powrócił do swoich barw niebieskich. 42-metrowy kolos i teraz w tym 42-metrowym kolosie musimy znaleźć jeden szczegół. Czy żebyśmy może Arku znaleźli szybciej zwycięzcę, może od razu zaproponujemy widzom tą powiększoną wersję? Co ty na to? Jasne. Słuchajcie, od razu powiększam korpus. O! Korpus widzicie w tym momencie na pełnym ekranie i żeby jeszcze wam tak zmobilizować, żeby dorzucić wam nieco smoczku do tej rozgrywki, podwajam nagrodę. 1000 punktów. 1000 punktów za znalezienie jednej różnicy. Jeden szczegół. I teraz pamiętaj, że masz coś takiego jak opcję pełnoekranową w swoim odtwarzaczu. Wykorzystaj tę opcję pełnoekranową. Bo rzeczywiście, kiedy wiesz się, gdzie ta różnica się znajduje, jest prościej ją znaleźć. Natomiast, no, mam nadzieję, że ktoś da radę. Zobaczcie, tu też dużo dzieje się w tle. Mamy budynek, mamy te wszystkie słupy razem z linią wysokiego napięcia tutaj, z trakcją. Jest dużo się dzieje w tle. I teraz pytanie, czy ten szczegół, ta jedna różnica kryje się na tramwaju, czy kryje się w tle? Konkurs w powiększeniu. Konkurs, aby łatwiej było Cię przyglądać, aby łatwiej było ci szukać, aby znaleźć. Od razu konkurs jest większy, od razu te szczegóły też stają się większe. A dodatkowo możesz sobie pomóc, wykorzystując opcję pełnoekranową w swoim odtwarzaczu. Uwaga! Ja tutaj nie chcę się bardzo odzywać, żeby was nie rozpraszać, bo wiem, że ten konkurs wymaga skupienia, i to dość dużego skupienia. Przyjrzyjcie się tramwajowi, jeżeli mogę podpowiedzieć. Zerknijcie na tramwaj, szczegół zostawmy go w spokoju. Tak. Dobra. Tysiąc punktów. I słuchajcie, ten szczegół, szukajcie szczegółu na tramwaju. Nie na tramwaju, na pojeździe, nie szukajcie w tle. W tle tej różnicy nie znajdziecie. Uwaga! I ktoś chyba dostrzegł, wracamy do studia. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Na tramwaju nie ma kota. W którym miejscu? Jakby mogła pani opisać? Przy drugim wagonie. Przy drugim? Dobrze, myślę, że możemy uznać. Brawo. Tam chodziło o logo, ale rzeczywiście to mogło wyglądać jak kot. Ale dobrze pani opisała przy tym drugim wagonie, drugim członie, świetnie. Zaznaczyło się teraz to w tym momencie w kwadraciku. Gratuluję bardzo, bardzo serdecznie. 1000 punktów powędrowało do pani, a my pędzimy dalej.
I uwaga, przechodzimy do kolejnego konkursu, gdzie teraz sprawdzę waszą wiedzę. Teraz już musicie odpowiedzieć mi na proste, wydaje mi się, że proste pytanie. 300 punktów dla osoby, która powie na kolejne pytanie. Pytanie dla was. W jakim państwie odbyły się 10 Światowe Dni Młodzieży? 10. Więc teraz, albo sięgamy w pamięć, albo sięgamy, nie wiem, do jakichś naszych może dziadków, wujków, cioć, którzy może były. O, sprawdź. Polska! Nie, to nie jest Polska, nie 10. 10 to były 20 któreś w Polsce. Natomiast o 10 pytam, w państwie, w jakim odbyły się 10 Światowe Dni Młodzieży. Pamiętajcie, że macie pod ręką taką skarbnicę wiedzy, jaką jest internet. Warto wykorzystać internet do sprawdzenia takich informacji, bo w naszym programie wszystkie chwyty są dozwolone. Czyli jak znajdziesz odpowiedź, to mnie naprawdę nie interesuje. Interesuje mnie tylko, jaka jest odpowiedź. Słuchajcie, no, ktoś miał spadający obraz, ja mam spadające plansze. Ja będę trzymać. Nie ta muzyka do takiej sytuacji. Oba. Dobra. Trzystówki czekają. W jakim państwie odbyły się 10 Światowe Dni Młodzieży? No i jednak trochę tego było, skoro 20 już któreś jest te piąte? Nie chcę skłamać, bo naprawdę nie pamiętam. Może tu jest coś napisane. Na szaliku. Jest któreś Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Krakowie, w Polsce, a 10 gdzie się odbyły? W jakim państwie? Nie pamiętajcie, nie chodzi mi o miasto. Oddam nagrodę, jeżeli powiesz mi o państwo. Sprawdź w internecie, upewnij się, że masz prawidłową odpowiedź, bo szkoda, żeby szansa przepadła, szkoda, żeby ta nagroda została rozdana. Dobra, to mi się gorąco robi. To nawet jeszcze powiedziałem. 31 były teraz. Alek sprawdził, dziękuję ci, Arku. 31. A 10, no to jednak było trochę temu, nie? 10. Skoro one odbywają się te międzynarodowe, te zagraniczne. W 10, czyli w 1995 jako podpowiedź. Te Światowe Dni Młodzieży odbywają się co rok. Pierwszy rok, drugi rok w diecezjach, natomiast trzeci rok to są te zagraniczne Światowe Dni Młodzieży. I akurat te 10 to wypadły te zagraniczne. Tak jak te 31 w Polsce, 34, jeżeli chyba dobrze liczę, w Panamie, a 10 w jakim państwie się odbyły? 1995 rok. No. 21 lat temu. Dobrze, liczę 21? 21. Jest dobrze. Nie, bo ja chwilę zawahania. Ja w ogóle mam problem z cyferkami. Dobrze, słuchajcie. O, tutaj dobrze, Arek. Dobrze, że nagroda przynajmniej jest okej. No, 300. To mi się nie pomyliło. 300 dla siebie, ale chciałbym tę nagrodę, te 300 już komuś rozdać. Kto by chciał zarobić już teraz 300? Kto już wie, w jakim państwie się to działo? Halo, dzień dobry. Filipiny. I świetnie, to jest bardzo dobra odpowiedź na Filipinach. Ta odpowiedź warta 300. Gratuluję pani serdecznie, a my dzięki pani możemy przejść dalej. Zostajemy w tym samym kręgu. Nadal odpowiadam na pytania, nadal związane ze Światowymi Dniami Młodzieży. To jest program Strzał 10. I kto ustrzeli? Kto ustrzeli teraz już chyba wyższą nagrodę. Co wy na to? Podwyższymy nagrodę. 500 proponuję dla osoby. Uwaga, co należy zrobić? Czekam na odpowiedź. Ile razy papież Benedykt XVI
przewodniczył w zagranicznych obchodach Światowych Dni Młodzieży. Podkreślam słowo... Zagraniczny. Słuchajcie, Arek mi mówi, że jego siostra była na jednych Światowych Dniach Młodzieży w 2006 roku. Czy to był... To były Niemcy? No właśnie, to była Niemcy, to była Kolonia, to będzie związane z naszym następnym konkursem. Dobra, i chyba ten nawet tej imprezie też przewodniczył powiat będący się znaczy, czyli to była Kolonia. A ile razy na zagranicy, pamiętajcie, omijamy, że tam te decyzjalne, to dzieją się tam co roku przez 2 lata. To nie ma sensu, co powiedziałem, ale rozumiem, o co chodzi. Czyli ile razy przewodniczył w zagranicznych obchodach Światowych Dni Młodzieży? Bierzemy tylko tak naprawdę te, które dzieją się w różnych zakątkach świata. Teraz w Polsce, tak jak za 3 lata w Panamie. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo, proszę rozwiązanie. Trzy. Świetnie. 3 razy 500 dla pana. No to nie tracimy czasu, tylko biegniemy dalej. Biegłusiem do następnego konkursu. To był 6 czy 5? Jakie motto przyświecało obchodom Światowych Dni Młodzieży w 2000, i teraz pytanie, 5 czy 6 w Kolonii? 6, dobrze, mój błąd, 6. Czyli tutaj zaraz to poprawimy jakoś. 2006 rok. Właśnie, dobra. Jest tutaj, a. Tymczasem, dobra, kiedy my sprawdzamy, czy to 5 czy 6, tymczasem 700 proponujemy za rozwiązanie konkursu. Zobaczmy, w każdym razie chodzi nam o Kolonię. 5. Dobrze, czyli tu jest dobrze. Czyli tutaj pomyślmy daty, czyli Kolonia 2005, to jest dobra data. Czyli jakie motto przyświecało tym obchodom Światowych Dni Młodzieży w 2005 roku? Teraz było motto, w Brazylii było, w każde Światowe Dni Młodzieży mają swoje motto. I powiem wam szczerze, że mają teraz do czynienia z wieloma ludźmi przez te ostatnie dni, po tych Światowych, mając obraz tych ludzi przed Światowymi Dniami Młodzieży i po Światowych Dniach Młodzieży, odnosząc się do tego hasła, które przewodniczyło, powiem szczerze, że może się doszukuję, ale widzę zmianę. Mam wrażenie, że rzeczywiście ludzie są bardziej życzliwi, chętnie pomagają. Nie wiem, to może być też totalny zbieg okoliczności, aczkolwiek ja w zbieg okoliczności nie wierzę. Nie wiem, ale w każdym razie wyszło to na dobre. Wszyscy się obawiali, ale wyszło jak najbardziej dobrze, jak najbardziej fajnie. No ale wróćmy może tymczasem, przejdźmy się 11 lat wstecz. Do 2005 roku, do Kolonii, do Niemiec. I jakie motto przyświecało? Halo, dzień dobry. Halo. Proszę o odpowiedź. Przybyliśmy oddać mu pokłon. 700 wędruje do pani. Gratuluję serdecznie, zaliczymy. Tam trzeba było dokonać, tam powinna być inwersja, czyli najpierw mu, a potem oddać. A ja mam też tutaj, a nie, dobrze, oddać mu. Ja mam inaczej w odpowiedzi, inaczej tu. Ale sens jest dokładnie ten sam tutaj, żebyśmy się tylko nie czekali o cytat. 700 wędruje do pani, zaliczymy jak najbardziej, a my pędźmy dalej. I dobrnęliśmy do takiego momentu w naszym programie, gdzie zaczynają się robić schody. Gdzie jest zdecydowanie trudniej, gdzie poziom trudności został podniesiony bardzo. Co należy zrobić? Odczytaj zaszyfrowane hasło. Od razu, zanim w ogóle przystąpimy do próby rozwiązania tego konkursu, proszę o 1500 punktów. Do 1000.
To hasło zostało zaszyfrowane. Teraz twoim zadaniem jest rozszyfrować to hasło. No jest wyzwanie. Jest wyzwanie, bo te gry, gdzie trzeba odczytać jakieś ukryte, zaszyfrowane hasło, zawsze są najtrudniejsze. Bo nie każdy zna szyfry. Nie każdy potrafi popatrzeć, jeżeli chodzi o konkursy, odczytaj ukryte hasło. Nie każdy jest w stanie zauważyć to hasło. Tutaj jest zaszyfrowane, co jest śmieszne. Hasło widzimy, tylko nie możemy go rozszyfrować. Teraz trzeba znaleźć sposób. Kto ogląda nasze programy, wpadnie na pomysł, jak to rozwiązać. Ale nie masz czasu na zbytnie szukanie, bo musimy już kończyć program. To, co dobre, szybko się kończy, a dziś to już w ogóle. Dlatego, żeby jeszcze was mobilizować, żebyście się jeszcze bardziej troszkę przyłożyli i zmobilizowali, podwajam stawkę. Proponuję w tym momencie 3000 punktów. Taka nagroda za moment może być twoja. Taka nagroda za moment może do ciebie powędrować. Teraz pytanie. Podstawowe pytanie. Czy masz rozwiązanie? Czy udało ci się rozszyfrować to hasło? Bo trzeba tu znaleźć niewątpliwie sposób. Bez sposobu to nie poradzimy sobie z tym konkursem. Jeżeli nie znasz szyfru, to hasło nie rozszyfrujesz prosto jak 2 razy 2. Słyszę, słuchajcie, złą informację. Zostały nam ostatnie 3 minuty do definitywnego końca naszego programu. 180 sekund, które zaważy o tym, czy ktoś zabierze 3000, czy nie. Czas start. Czas wystartował. Ostateczny czas, podczas którego albo znajdę zwycięzcę i zakończę program z Happy Endem, rozdając 3000, albo skończy się tak, że pokażemy rozwiązanie i pożegnamy się w smutku, że zostanie u mnie to 3000. Komu udało się rozszyfrować to hasło? Nie masz naprawdę całej konkurencji, bo nie każdy radzi sobie z tymi konkursami. Nawet nasi wytrwali gracze. Często potem poprawiamy sobie, wiesz co, Kamil, ale to hasło było zbyt ukryte. Tego nie mieliśmy prawa zobaczyć. I obawiam się, że tu może być ponownie. Uwaga, ale zerknij na zegar. Zerknij na zegar, pozostało nam w tym momencie ostatnie 120 sekund. Dlatego ja dorzucam 1000 do nagrody, bo nie czekaj do końca odliczania. 4000. Żebyś nie czekał do końca odliczania, pamiętaj, że ten zegar odlicza definitywny czas do końca programu. Po tym czasie pokaże się rozwiązanie i będę musiał schodzić z anteny. Dlatego jeszcze masz minutę i 36 sekund na zdobycie nagrody. Masz jeszcze ten czas na wygranie, na wzbogacenie się o 4000, miało wyjść 3000, ale to już jest przeszłość. 4000. Minuta 20 to jest ostatni czas. Ostatnie 80 sekund. To jest mało czasu. Kombinuj z telefonem, słuchajcie, weźcie swój telefon. Ja nie mogę niestety wam pokazać, bo muszę mieć kontakt z bazą. Weźcie telefon i spróbujcie pokombinować tutaj coś. Uwaga! Ale została ostatnia minuta. To ja oddam już wszystko, co zostało mi na dzisiejszy program. Nie planowaliśmy tego, ale 5000. Ponieważ nadal nie słyszę telefonu, muszę rozdać tę nagrodę. Słuchajcie, pamiętajcie, że nadal poruszamy się w kręgu Światowej Dni Młodzieży. To hasło też jest z tym związane, z tegorocznymi obchodami. Ostatnie 37 sekund, 35 sekund i 5000. Wiesz, jak to jest nagroda? 5000 punktów. I to wszystko tutaj za moment może być twoje. To 5000. Uwaga! Ale masz ostatnie 20 sekund. Ostatnie 20 sekund na zgłaszanie się. Pokombinuj z klawiaturą telefonu.
Weź, o, weź swój telefon i spróbuj pomyśleć. Spróbuj znaleźć rozwiązanie. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Halo, dzień dobry. Błogosławieni miłosierni. Błogosławieni miłosierni. 5000 punktów. W tym momencie wędruję do pana, panie Rafale, gratuluję bardzo, bardzo serdecznie, udało się. Bardzo mnie to cieszy, udało się, że rozdaliśmy te 5000. Słuchajcie, ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy program. Ja spotkam się z wami dopiero w poniedziałek, ale jutro, dwie godzinki strzałów w dziesiątkę, spotkam się z wami, ale w ciągu tych 120 minut, mam nadzieję, rozmawiam jak najbardziej. Na godzinę strzałów w dziesiątkę, jutro 19, poniedziałek, punkt na śniadanie 9.30 dla rannych ptaszków i wakacyjna gra w poniedziałek o 12. Życzę wam przepięknego weekendu, bo w weekendzie z wami nie zobaczę już. I trzymajcie się chłodno, bo za okiem gorąco. Pa, pa. Thank you.